Zwłaszcza może się to na nas dobrze odbić w tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, gdzie no, pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza i obozy za granicą by się bardzo przydały. Wcześniej nie było na to zbyt dużych pieniędzy. Mam nadzieję, że właśnie teraz będziemy w stanie wylatywać na takie obozy. No, ten sezon był zdecydowanie przełomowy, jeżeli chodzi o te osiągnięcia. W czerwcu otworzyłem sezon z medalem Mistrzostw Świata Seniorów, więc którego się totalnie nie spodziewałem. Jest to niesamowite osiągnięcie. Ostatni medal zdobyliśmy 5 lat temu, też w Budapeszcie. Mój były kolega z byłego klubu, Wojtek Wojdak, zdobył srebro na 1500 albo 800, przepraszam. No i wiadomo, jeżeli chodzi o juniorskie imprezy, no to zdobyłem bardzo dużo medali, 6 medali na Mistrzostwach Europy Juniorów, tyle samo 6 na Mistrzostwach Świata Juniorów, więc no chyba dobrze to prosperuje.